Przechodzimy do punktu wykończenia komunikacji w sprawie bieżące. Zanim przyjmę zgłoszenia, to chciałem tak poinformować o następujących uchwałach, które podejmowane były przez zarząd w sprawie delegowania radnych, w sprawie opinii na temat projektu przebudowy ulicy Łódzkiego, jak jest to zobaczyć projekt tutaj w domu. Opinia była pozytywna. W sprawie opinii projektu dla budowy chodnika wzdłuż ulicy Radzikowskiego opinia również była też pozytywna, to jest nasze zadanie. W sprawie opinii na temat zabudowy WZ przy ulicy Krakawickiej już opinia negatywna. W sprawie ustalenia trwałego użytkowania wieczystego na działkach położonych przy ulicy Różyckiej, bo mówiła spółdzielnia Krakus przy swoich działkach na potrzeby parkingowe, tak naprawdę opinia pozytywna. W sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Wielkoternowskiej opinia pozytywna. W sprawie nowych statutów dzielnic opinia pozytywna, ale z uwagami. Uwagi były następujące. Proponowaliśmy dodać do kompetencji dzielnicy przedszkola, bo też żłobki, przepraszam, przed przedszkolem, czyli żłobki. Bo po prostu też pominął kompetencje żłobki, które by nie miały środków rozliczenia. Dopisać możliwość współpracy z fundacjami, bo były tam wymiany publiczne organizacje, ale zapomniano o fundacjach. I wprowadzenia procentowego ograniczenia na komunikację z mieszkańcami do 2,5% środków dzielnicy. A także możliwość finansowania przez dzielnicę nie tylko domeny strony internetowej, ale też konta na portalu społecznościowym, bo to chyba w dzisiejszych czasach jest standard, a nie ma czegoś takiego zapisu. I proponowaliśmy pod kątem tylko i wyłącznie na dzielnicy zwiększenie dopuszczalnych obwodów z głosowania do 3200, bo o ile w tej kadencji, w następnej, być może w następnej to nie będzie problemem, o tyle za 3 kadencje może się okazać, że nasza dzielnica będzie miała więcej mieszkańców niż maksymalny limit razy liczba okręgów. I matematyczna możliwość podziału. I po prostu matematycznie by to było niewykonalne, że to musi mieć w tych ramach, dlatego zaproponowaliśmy o 200 osób zwiększenie tego. Następnie w sprawie ponownego zawarcia umowy na najmu lokalu socjalnego przy ulicy Stachiewicza opinia pozytywna i WZK przy ulicy Kamońskiego Piaskowej opinia negatywna z powodu niewidomej infrastruktury drogowej i braku miejskiej kanalizacji. Wyzwyczajnie wszyscy były konsultowane z komisją. Z mojej strony, czy są jakieś uwagi? Pani Grażyna, pan Tomasz. Tak, to jest wszystko. O dobrze, zapiszę listę. Napisz kolejny. Pani Grażyna, pierwsza. Pani Grażyna. Miałam możliwości na sesji październikowej, ale od tego momentu, październik, lipiec, na osiedlu Żabiniec urosły jak grzyby po deszczu punkty hotspot, 24 godziny czynne gry hazardowe. Chciałam się dowiedzieć, czy dzielnica coś o tym wie, czy dzielnica wystawia jakąś opinię do miasta i co w tej sprawie, czy cośkolwiek jest wiadomo. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę żadne wnioski ani prośby o opinię w tej sprawie do dzielnicy nie wpłynęły. Mieszkańcy również nie zgłaszają tego tematu, tak naprawdę pani radna zgłosiła go teraz po raz pierwszy. No i tak naprawdę nie należy to bezpośrednio do kompetencji dzielnicy, dlatego pewnie nie poproszę nas o komunikować. Czy pan Tomasz? Ja chciałem zaprosić państwa, bo 10 mamy sesję. O 16.45 Komisja Edukacji i o 17.00 Infrastruktura. Obie komisje będą w dniu sesji. Także dziękuję. Pan Andrzej. Sprawnie, panie przewodniczący, prosiłbym, zarząd dostarczy w tej chwili dopisał do listy rankingowej remontu publicznego na 2014 malutki skrawek chodnika za domem pomocy społecznej Korczaka, na ulicy Korczaka, trasy Zbytka. Bardzo dziękuję, że tam kwestie rozpatrzyć.
rozpatrzy się umieścić na 2014. I również proszę, szanowny zarząd, pana przewodniczącego, o realizację umowy uchwały 2014 i 2016 mosta w płotku zabezpieczających przejście do uchwały na wsi. Stan przy przejściu na pierwszy. Też moja ponowna prośba w tym zakresie, żeby to zrobić, jest potrzebne, istotne. To tak, szybko się doszedł. Pierw kwestia formalna, a potem kwestia taka, myślę, która dotyczy wszystkich radnych odnośnie do tych schodów. Formalnie to myślę, że z remontem chodnika to nie będzie problem finansowy, a o ile z remontem schodku może się okazać, że tak. Wynika to z tego, że te schody tam na 99% nie mają odpowiedniego. No właśnie. No i jakby się nie chce jednoznacznie powiedzieć, natomiast to może powodować znaczny wzrost kosztów. Natomiast sprawa taka dotycząca wszystkich radnych podnoszę do punktu. Chciałbym, żebyśmy zrealizowali listę wszystkich zadań, które mamy zapisane, tak jakby już od dawna nie realizujemy, część radnych powiedzmy czeka na tą swoją ulicę. Inni już się doczekali, inni jeszcze nie. I potem będziemy uzupełniać o te mniejsze zadania, takie jak na przykład taki chodniczek, czy te rzeczy, które próbowaliśmy dodać w tym roku, a prawdopodobnie się nie uda, czyli peron przystankowy, czy wyki, czy przylęca, taki fragment, gdzie jest zieleniec zajechany i trzeba po prostu przekształcić na kostkę. A to są spory po 20 metrów kwadratowych, nie dłużej. I będziemy dodawać na pewno, jak będziemy mieli zrealizowaną umowę tą między nami, czyli uchwałę, którą podjęliśmy i będą środki wolne. I też dopiero myślę, no, jakoś trudno, żeby ktoś w tym momencie roku, ale ludzie podejmowali uchwałę korygującą listę rankingową, tak aby zostawić pewną listę naszym następcom, bo trzeba pamiętać o tym, że kolejne uchwały rankingowych już nie będziemy do końca realizować. Więc panie Andrzeju, na pewno będziemy o tym pamiętać. Proszę nam oczywiście przypominać, bo to nic złego, to nawet dobre. Ale nie chcę powiedzieć, że będziemy na kolejnej sesji to dopisywać, bo chciałbym, żebyśmy zrealizowali tam 4-2 pozycje takie, które były ujęte, czyli pozycja, którą zgłaszał pan Janusz Wisiak na Budowiczka, pozycja, którą zgłaszał pan Zaryba, alei pana Wejsa, pozycja Tomka, czyli Kamuńskiego, dokończenie remontu tam, gdzie było to rozpoczęte pierwszy etap, dokończenie drugiego etapu remontu ulicy nad Cydolem. To są chyba 4 pozycje, które musimy zakończyć na remontach. Jak skończymy wolne środki, to nie widzę przeszkód. A punkt drugi? Punkt drugi już właśnie ma gdzieś tutaj. O, właśnie, dobrze. Wydor pani da. To jest podobnie jak z programami na Siemaszkach i jeszcze jeden był taki, jedno zagadnienie z tych takiej małej infrastruktury drogowej. ZIKIT w momencie, gdy skończył duże remonty, wiedział, że mają środki i mogą to próbować realizować, to dostanie, tak jak wszystkie jednostki miejskie od prezydenta z dnia 1 października, zakaz podejmowania na umów i brak możliwości zrobienia projektu organizacji ruchu, oni to tak nazywają, lub projektu, no nie, to jest de facto organizacja ruchu, na mnie to dotyczy słupka czy płotka, to de facto to jest to samo. To kosztuje niedużo tam 1000 zł, ale musi być wykonane i bez tego ani rusz. W związku z tym dlatego nie realizowali. Inna sprawa, że przy ulicy Podkowińskiej, która była naprzacowana na 200 tysięcy, były jakieś prace nieprzewidziane, w sensie przez inspektora, polegające na konieczności umocnienia chodnika po jednej stronie, bo zaczął się sypać przy remoncie ulicy i tam po prostu koszty były trochę wyższe, zjadło nam to też środki. Także myślę, że możemy to akurat, bo to było już uchwalę w tym roku, dopisać na 2014 do realizacji jako normalna kontynuacja tego roku. Także to jest. To nie jest coś, co chcemy zarzucić. A pani przewodnicząca jeszcze, kwestii tych środków, które były przeznaczone na cele zielone, te środki możemy również dofinansować. No to jest, jak pamiętam, zostały nam takie środki. Te środki nie mogą być finansowane. Wiemy, że one są
środkami, które tam przeznaczyliśmy na termin zielony na 60 tysięcy złotych, sprawa wygląda tak, że mam chyba maila takiego oficjalnego do gminy. Po pierwsze, z wyceną zadań, które zgłosiliśmy do pielęgnacji zieleni. Po drugie, z kwotą, którą mamy rzeczywiście do dyspozycji, bo w związku z tym, że my te środki przy 60 tysięcy daliśmy, nie pamiętam, na sierpniowej chyba sesji czy wrześniowej, wiązało się to z koniecznością przeniesienia między inwestycyjnymi a remontowymi środkami, mimo że to była ta sama uchwała. I tam nie przeszło 40 tysięcy, zostało 20, i obecną 300 ileś tam mamy do dyspozycji, a prace wycenione na zieloni mamy na 23 tysiące na chwilę obecną. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o te płotki, one są w pasie drogowym, więc to nie wiem, czy by się udało. Mówię, nie wiem, czy te drzewa. Nie wiem. Czy dałoby się to zrobić? Da się. No tyle lepiej, możemy na przyszły rok z zieleni to przewidzieć, będzie na zarobek. To się ciągnie bardzo. Możemy co dać do zieleni w takim razie, jeśli Andrzeju jesteś pewien, że to można zorganizować z zieleni, żeby to nie był, że tak powiem, taki pusty szczał, bo... Nie, no to zrobiłbyś sobie sam krzydełby. My poszli na rękę, żeby pisać do tej uchwały, a wtedy okazałoby się, że nie można, no i mieli znowu odkręcanie i znowu strata czasu, byłoby się w ogóle nie udać czasowo. No. Myślę, że Andrzeju, porozmawiamy zaraz po sesji. Masz moją tutaj publiczną deklarację. Nie satysfakcjonuje mnie, przyjmuje z bólem i z nadzieją, że to poprawi się. A to pan jest w stanie. Ja mam taką sprawę. Chciałem zapytać, kto zrobił płot na Banawa? Gdybyśmy tam byli sprawdzać te obrótki. Był oczywiście płot, był cały przewrócony, bo tam były takie drewniane płyty. Przyjeżdżamy za miesiąc, jest piękny płot zrobiony, prywatna działka. Kto to zrobił ten płot dla tej działki? Płot między prywatną działką a gminą. Na prywatnej działce. I z tego, co przedstawiał sytuację, to ten płot musiał być bardziej odtworzony na skutek prac, które były przy montażu ogródka. Że on został po prostu w jakiś sposób uszkodzony. Tak ja to rozumiałem. Ja mogę to sprawdzić dokładnie, poprosimy SIKID o... Co to sprawdzi? To nie jest ciągnik. Nie, to jest w szalejce. W szalejce jest. Ewidentnie ja bym tak chciał, żeby pod prostu... Ale jeszcze wracając do tego. Ja rozmawiam z tą panią, która właściwie jest właścicielem tej działki. Ona mówiła, że ona będzie sama robić remont w własnym zakresie. Przyjeżdżałem później, płot jest zrobiony. Na pewno był remontowany ze środków pieniędzy płot na Banacha, to na pewno, bo wiem, na kwotę 6 tysięcy złotych mniej więcej. Natomiast, że to jest na terenie prywatnym, to jest to dla mnie jakby... No, prywatny teren, na 100%. Jest, bo pan inspektor się nawet dziwił. On się zdziwił, przecież to czyżby by... To jest zagranica, no. Gminny i prywatny. Dobra, w porządku. Wiesz, nie jest to tło placu zabaw. Bo jeśli plac zabaw to rozumie. Na przealejce jest. W Tościu, no. No, tak. Jasne. Fajnie. Pani Małgorzata, proszę. Chciałabym się pochwalić, przepraszam, rzadko to robię, ale a propos tego, nie miałam tego myśli, ale a propos tego, co mówiła pani Grażyna. Udało mi się zlikwidować sklep Planety. Tak, między tymi naszymi dwoma blokami. I wiem, że mieszkańcy w drugiej części osiedla również zlikwidowali właśnie ten hotspot. Także proszę powiedzieć, jak się udało, tak się udało, bo często do nas mieszkańcy przychodzą i podsuniemy im to. To znaczy, dlatego o tym nie miałam mówić, bo jak gdyby, no jest to już sprawa, że tak powiem, wewnętrznie spółdzielcza. Ta budka stała na terenie spółdzielczym. I pani musiała ten teren dzierżawić. No tak, bo większość mieszkańców było. No ale półtora przeszło, prawie dwa lata trwała walka mieszkańców z zarządem spółdzielni, żeby wreszcie tę dzierżawę wymówić. To jest co innego. Ale super. Ale bardzo wiele, w przypadku też pani Grażyno, proszę się zainteresować, bo bardzo wiele tych właśnie
zarówno hotspotów, jak i tego typu tej planety, stoją te budki właśnie na gruntach spółdzielczych i można próbować ze spółdzielnią walczyć. Ważne, że dodam, że często na przykład spółdzielnia może być w statucie coś wpisane, pod względem, z kim może współpracować. Proszę. Że może być na przykład sytuacja taka, że na przykład spółdzielnia może być wpisane nawet w statucie, że na przykład nie może z pewnymi rodzajem podmiotów wynajmować na przykład swoich. Też tak może być, a jeżeli nie, no to można po prostu wywalczyć ze spółdzielni. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakiekolwiek wnioski? Mogę na wszystko. Dobrze, Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. I zamykamy sesję o godzinie 19:52. Dziękuję Państwu za.